Sri Lanka, a właściwie to Demokratyczno-Socjalistyczna Republika Sri Lanki, przez długi czas zwana jako Ceylon i znana. Nazwa Lanka, przybyła z hinduskiego kręgu kulturowego, znaczyła zamiennie wyspę lub fortecę. Jedno i drugie idealnie to pasuje, bo faktycznie jedna z antycznych fortec to symbol tej wyspy i zrobiła na mnie piorunujące wrażenie. Cześć na kanale Moteli Globus, ja jestem Marcin. Dzisiaj przedstawiam wam kilka ciekawostek na temat kraju, który ma jedną z najtrudniejszych flag do narysowania. A jeśli chodzi o kolory, to też zaszaleli nieźle. Ważna uwaga, mam nadzieję, że kiedyś z niej zrezygnuję. Ten format jest krótki, około 10 minut. Nigdy nie wyczerpię tematów wielu, ale jest autorski, subiektywny, więc mam do tego prawo. Rozpoczynamy zawsze od granic i tutaj już mała. Zmiana planów, bo tym razem o granicach kraju tego nie będzie nic. Prawie nic, nic. Dlatego, że Sri Lanka to państwo wyspa. Znajduje się na południowym krańcu subkontynentu indyjskiego. Oddzielona jest od niego archipelagiem atolowych wysepek, mielizm, zwanych Mostem Adama. Prawie pewnym jest, że w czasach zlodowaceń mogła być to mierzeja łącząca Sri Lankę z lądem. Ma kształt kropli lub łzy. Sri Lanka, oczywiście. Stąd potoczna, właśnie poetycka nazwa łzy Indii. Ukształtowanie terenu jest dość banalne, jak na wyspę. Niziny wzdłuż wybrzeży, wyżyny w głąb i góry w samym środku kraju czy też wyspy. Jak wysokie? Hm. Najwyższym szczytem Sri Lanki jest Pitu Rutana, Pitu Pidu Rutu Pidu Rutulangala. Wznosi się na wysokość dwóch, 1524, czyli tylko mniej więcej 25 więcej niż polskie rysy. Góra jest jednak niedostępna. W całości zawłaszczyła ją sobie armia. Będąc w Nuwara Elia, wędrując tam pośród tych pięknych, soczystych plantacji herbaty, byłem zainteresowany szczytem, ale można było tylko oglądać z daleka nadajnik i militarną bazę. Skoro wyspa, to dziś wyjątkowo nie będziemy sobie wymieniać granic, ale przez morze graniczy z Indiami i też częściowo z Malediwami. Leży w temacie klimatów tropikalnych, przy czym jej wschodnia część jest taka bardziej sucha, południowo-zachodnia łapie się na przykład na deszcz i monsuny. Najdłuższa rzeka kraju ma zaledwie 335 km, nazywa się Mahaweli Ganga. W okolicach jej uprawiane jest bezkrwawe safari. Można w niektórych rezerwatach i parkach narodowych zobaczyć całkiem pokaźne stada słoni. Natomiast ja do dziś na samo wspomnienie że prawie nadepnąłem na takiego ponad metrowego warana w Kandy mam gęsią skórkę, także fauna jest ciekawa może nie tak niebezpieczna jak w Australii, ale niebezpieczna Sri Lanka może jest mała w stosunku do samych potężnych Indii obok ale to nie jest mały kraj, ma 65,6 tysiąca km2 czyli tyle ile nasze dwa największe województwa Wielkopolskie i Mazowieckie razem wzięte to lokuje ją około 120 miejsca idealnie między Litwą i Łotwą a Gruzją, bo Łotwa ma 64,6 tysięcy km2, a Gruzja 69,7. Ludność Sri Lanki to bardzo łatwa do zapamiętania liczba, 22,2 miliona mieszkańców, co umieszcza ją gdzieś pomiędzy Burkiną Faso z 21, a Republiką Chińską, Tajwanem z 23,4 Struktura etniczna jest jednak jedną z najbardziej ważkich, skomplikowanych, ważnych w Azji. Bardzo mocno ona odcisnęła piętno na historii tego kraju i to zwłaszcza najnowszej. Mamy więc Syngalezów, którzy stanowią około 80% społeczeństwa i wyznają w dominującym stopniu buddyzm, a pozostałe narodowości to Tamilowie i Arabowie. Natomiast w strukturze religijnej też dominuje buddyzm, ale już nie tak mocno jak Syngalezi nad bo 67% społeczeństwa. Musi dzielić wykres z wyznawcami hinduizmu, to jest około 10%, i chrześcijaństwa 10%, i islamu też około 10%, głównie na północy. Największym miastem Sri Lanki jest Kolombo, i co ciekawe, to nie jest stolica kraju. To częsty motyw takich trików albo zagadek geograficznych. Jest nią bardzo, bardzo trudna nazwa. Stolicy chyba najtrudniejsza. Sri Warda Napura Kote. I to jest miasto na miejscu dopiero szóstym w kraju. Aczkolwiek jest częścią milionowej aglomeracji Kolombo. To tak jakby stolicą Polski były na przykład, nie wiem, Skierniewice, Piaseczno, Legionowo. No, nie brnijmy w to. I jak każda wyspa i Sri Lanka, Ceylon, musiała być yy, zasiedlona, tak? Skolonizowana. Natywną lud Ludnością Sri Lanki były ludy Wedda, bliżsi ludom takim melanezyjskim niż tym z subkontynentu. Była systematycznie zasiedlana w różnych fazach przez uciekinierów lub eksploratorów z dekanu. W końcu stała się monokulturowo-singaleska. Dominującą religią był hinduizm, a lankijskie królestwa, te wolne od konfliktów i wojen, radziły sobie naprawdę. Naprawdę wybitnie dobrze, jak na azjatyckie warunki. Stolica, jedna ze stolic, taka słynna Anathapura, uchodziła za jedno z największych i najbardziej innowacyjnych miast tej części świata. Im częściej wpływy na jeźdźcy, Wadaszkowie, z półwyspu pojawiali się na wyspie, tym mocniej przenikały do niego różne inne idee i wierzenia buddyjskie w tym przypadku. Aż w końcu buddyzm stał się religią przeważającą. Sri Lanka była pierwszym znanym krajem azjatyckim, w którym panowała kobieta Anula z Anuradhapury, właśnie. A niedawno, bo w 1960 roku była też pierwszym krajem na świecie, którego dwie głowy państwa były kobietami. W czasie rządów Anuli postanowiono wybudować legendarną właśnie fortecę w górach czy też fortecę w chmurach. Czyli miasto bardzo podobne do Masady w Izraelu, usadowione na wysokiej piaskowcowej skale. Nazywało się Sigiriya, głowa lwa i była naprawdę jednym z najciekawszych miejsc tego typu czy w ogóle jaki widziałem w życiu. Drugim bardzo ważnym miastem i stolicą po Anuradhapurze była Polonnaruwa. Przez pewien okres to nawet Ćwierć milionowa metropolia, największa w tym czasie w Azji. Średniowieczna Sri Lanka była bardzo potężnym graczem, a jej różnego rodzaju hydroinżynieryjne inwestycje legendarne. Oczywiście, jak to wiele imperiów upadła wraz z kolonizatorami z Europy. Najpierw byli to portugalczycy, później holendrzy. Co ciekawe, okrojone już królestwo Sri Lanki ze stolicą w Kandy poprosiło holendrów trochę o pomoc w pozbyciu się portugalczyków. To bardzo często tak się zdarzało. Pomogli, ale zostali. Jak pewnie wiemy, później wyspa jako kolonia Ceylon już trafiła do imperium brytyjskiego, a po II wojnie światowej nawet była krajem. O takiej nazwie, Ceylon, będącym częścią Korony Brytyjskiej. Ostateczną niepodległość Sri Lanka uzyskała dopiero w 1972 roku, jednak dość szybko zaczął ją rozrywać konflikt wewnętrzny pomiędzy Singalezami i Tamilami. Przeszłość dała sobie znać. Wojna domowa trwała do 2002 roku. Dziś scalona w miarę Sri Lanka, mocno bazująca na turystyce, chińskich inwestycjach, można powiedzieć była krajem w miarę odrodzonym, ale teraz przeżywa znowu wielki kryzys gospodarczy. I stoi na skraju bankructwa. W momencie, jak nagrywam ten odcinek, nie wiem, jak potoczyły się losy tych pierwszych protestów na Sri Lance, Wyglądały one dramatycznie, ale jest to przykład typowego konfliktu społecznego konfliktu klasowego, na razie nie mającego nic wspólnego właśnie z tamtą wojną domową. Wyjątkowy temat. Gdybym był geopolitykiem, wybrałbym obecny kryzys gospodarczy, ale nie jestem, więc będzie nim coś, co kojarzy się jednoznacznie z tym krajem przez lata, czyli herbata. Co ciekawe, ważnym centrum produkcji herbaty Sri Lanka stała się dopiero w wieku XIX, gdy sadzonki przywieźli tu Brytyjczycy z Chin. Tutajszy interior stał się wręcz idealny do uprawy herbaty i tak się składa, że dominowali w zarządzaniu tymi plantacjami Szkoci. Stąd wiele budowli wokół dawnych historycznych plantacji ma taki nieco północno brytyjski właśnie szkocki sznyt. Firma. Lipton jest w takim razie firmą szkocką. Owszem, z siedzibą w Glasgow. Zaczynała sprowadzając listki z plantacji lankijskich i do dziś można oglądać te historyczne zakłady, dowiedzieć się jak są zbierane, suszone, sadzone, gromadzone. Najlepiej w Nuvarailia. Bardzo piękny fragment cyrwianki, do którego można dojechać pociągiem. Też spektakularnym, bardzo skandy. Na początku herbata była produktem luksusowym, ale dziś nie jest, a większość dostaw nie pochodzi z Azji, chodzi z Afryki, z Kenii i Tanzanii. Sri Lanka jest dopiero na czwartym miejscu. Ja osobiście jestem bardzo wielkim smakoszem dobrej herbaty, najlepiej klasycznej, Grey. Historia ciekawie zatoczyła koło, bo dziś z portów lankijskich herbata Rusza w świat, a największe porty tego kraju, na przykład zupełnie nowy, w Habanantota, były budowane przez Chińczyków lub są w posiadaniu Chińczyków, właśnie. Ciekawostki, nie tylko geograficzne. Podobnie jak mieszkańcy Bułgarii, -Ki czycy kiwają głową w górę i w dół, chcąc powiedzieć nie, a machają w bok, chcąc wam przytaknąć. Czy pomyliłem się przez to wiele razy na Sri Lance? Może, na przykład, poproszę Mango, takie przejrzałe, miękkie, nietwarde. Macie takie? No to daj pan chociażby te twardsze będzie takie. Okej, okay, próbuję miękkie. No i tak się z nimi dogadasz. Środkiem płatniczym na silance jest rupia langijska, jej wartość z powodu krachu oczywiście sięga prawie dna, ale omówmy ją. To bardzo ładne banknoty, przypominają te z gry Monopoli. Wyraźne różnice kolorystyczne. Każdy bank ma sporo motywów związanych z gospodarką kraju, to taki paradoks. Oraz ma ptaka po prawej. Dla mnie najciekawsze i miłe, w lewym dolnym rogu zawsze widnieje jakiś lankijski motyl. Najprawdopodobniej ze Sri Lanki, właśnie. Druga ciekawostka. Ze Sri Lanki pochodzi cynamon. To tu został odkryty, spopularyzowany wcześniej przez Egipcjan, ale to dowodzi też rozbudowanych relacji handlowych już w czasie starożytnego Egiptu. Z terenami subkontynentu indyjskiego i okolic. Miasto Kandy, czy też Kandy. Położone w samym sercu kraju, to duchowa i kulturalna stolica Sri Lanki posiadająca świątynię Zęba Buddy, relikwia buddyjska. Co ciekawe, gdy tam mieszkaliśmy u nauczycieli muzyki w lokalnej szkole, na pytanie, jakie jest ich największe marzenie podróżnicze, powiedzieli uwaga, że podróż do Austrii dla Mozarta, i przy okazji do Polski dla Chopina. To by było na tyle w tym odcinku. Jak znacie jakieś inne ciekawostki o tym kraju, wpisujcie tradycyjnie w komentarzach. Oczywiście uprzednio odhaczając swoją obecność dzięki łapce w górze, tym razem. Życzmy sobie, aby ten kraj jakimś cudem ogarnął się z kryzysu, wyszedł na prostą i nie upadł całkowicie, bo to naprawdę kraj cudownych, przedsiębiorczych, patrzących w przyszłość ludzi, przynajmniej kilka lat temu, oby im tego całkowicie nie zabrano.